Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj taki temat typowo domowy. Jak to się mówi, dom bez kota to głupota. O proszę, Aruś, chodź do taty. Gdzie byłeś? Gdzie byłeś? Wołałem cię, nie było cię. No chodź do taty, chodź. Jak widzicie, zostały mi przywiezione moje kocięta. O, to jest Arek. Melka! Melka! I jeszcze jest Melka. Gdzie się podziała, to nie wiem. No, Arulina, mój. Nie mój kot, mały mój. No, także teraz już jestem w komplecie. Teraz już mam komplet na działce. Mam tutaj już moje dwa kotki ukochane. Mele i Arka. Oczywiście Melka gdzieś mi się teraz straciła. Zaraz jej poszukamy. No a ja jeszcze mam dzisiaj dla was bardzo pozytywną wiadomość, dlatego że już pokazały się w gniazdach pierwsze młode. I tutaj, tak jak wspomniałem we wcześniejszym filmie, jeżeli ktoś był zainteresowany zakupem tych gołębi, a jest lokalnie, tu gdzieś blisko mieszka, to jestem w stanie mu te gołębie nawet podwieźć za, powiedzmy, skromną opłatą, powiedzmy 20 zł. Myślę, że to nie jest wygórowana cena, a ja mam samochód, moi drodzy, na gaz, więc na pewno będzie to zdecydowanie taniej. Ja wiem, że każdy taki człowiek światowy, jakby można było to powiedzieć, który gna za forsą i który, dla którego priorytetem życiowym być może jest zarobek i jest gromadzenie pieniędzy, natomiast ja nie jestem z tych ludzi, moi drodzy, i ja na pewno zdecydowanie nie chcę na nikim zarobić, więc wydaje mi się, że uczciwa cena 20 zł za transport gołębi do domu na hodowlę nie jest to cena wygórowana. Teraz zamiast pupili chodzi dzisiaj za mną Arek. Oczywiście pupila też za mną spaceruje, ale dzisiaj gołębi nie wypuszczam. Dzisiaj mam troszkę szybciej szychtę. Zaczynam szychtę dzisiaj od godziny 19. Bardzo dużo ludzi choruje, jest bardzo brzydka pogoda, jak widzicie u mnie tak samo, i tak to po prostu wygląda. Dzisiaj pogoda u mnie też nie rozpieszcza, jest bardzo zimno, jak na tą porę roku jest naprawdę zimno, chyba było, jak rano wstawałem, 10 stopni, więc to jest po prostu jakaś tragedia. Wieczorem było fajnie jeszcze, zanim kładłem się spać, natomiast teraz już, jak wstawałem rano, była pogoda niezbyt ciekawa. I tak, drugim tematem dzisiejszego filmu, jako że dom bez kota to głupota i ja już te kotki tutaj mam, jestem przeszczęśliwy, że mogę je tutaj u siebie mieć. Jako że drugim tematem są oczywiście gołębie, to będziemy chcieli zrobić taki przegląd gniazd, moi drodzy, i zobaczyć, czy w tych gniazdach są jakieś młode. Na pewno jestem przekonany o tym 100%, że wykrył mi się tutaj jeden młódek. Ja tutaj zaraz zajrzę do tego gniazdka. No tutaj samiczka sobie ładnie tutaj siedzi. Tak, tutaj jest jeden młody, ja go może postaram się wyciągnąć. Zabiorę jej na chwileczkę tego młódka. On za niedługo, moi drodzy, będzie, jak widzicie, do obrączkowania. Już jest taki fajny, duży. Będzie pstry gołąbek, ponieważ ojcem tego gołębia, tutaj jest samiczka, to jest samiczka z Jansenów, z gołębi Jansen, a tutaj ojcem tego gołąbka, moi drodzy, jest gołąbek olbrzymek, którego już zresztą z poprzednich filmów znacie. A pupila oczywiście musi mi się tutaj zalecać, ona nie ma pary, natomiast brakuje mi jednego samca, albo może nawet nie, albo tak. Tak, brakuje mi tutaj jednego niebieskiego samca. Tutaj właśnie tego takiego większego. Nie wiem, gdzie gołąb się stracił. I nie mam zielonego pojęcia, gdzie ten gołąb może być. Brakuje mi tego właśnie gołąbka. Tutaj w gniazdach, w kolejnych gniazdach na razie. O, tutaj się klują młódki. Tu jest jeden młódek, widzę. Wykluł się przed chwilą. No pięknie, pięknie. Mój malutki wróbelku kochany, no widzisz. I drugi młódek też się tu będzie kluł, więc będą czarne gołąbki. Tu jest perełka, ona miała jedno jajko.
Nie jestem 100% pewny, czy to jajko w ogóle jest zalężone. Ja sobie je tak trochę tutaj przejrzę. Nie wiem, czy to tam będzie tak można tutaj spojrzeć. Wydaje mi się, że to jajko... Tak, to jajko jest zalężone, ale tylko jedno. Jest sparowana, moi drodzy, ta moja perełka tutaj z tym jansenowskim dużym gołębiem niebieskim. I tak jak mówię, brakuje mi jednego samca, tego dużego, 34-45, był to samczyk, który tutaj u mnie regularnie latał. Tutaj mamy kolejną parę, która ma jajka, ale tutaj było zniesienie dosyć późno, więc tutaj młodych jeszcze nie będzie. I jeszcze jest jedna para, która tutaj się zniosła. Tutaj też prawdopodobnie jeszcze młode się nie klują. Ale już mamy, będą trzy młode. Będzie tych młodych tutaj może z 10. Tak jak na dobrą sprawę można by było policzyć. A co tutaj koty nawyrabiały? Co wyście tutaj narobiły? Co się tu stało? Coś tu spadło. Widzisz, słyszałem, że coś spadło, a nie wiem co. Nic się tutaj nie widzę. Dobra. Aha, tu już wiem, co się stało. Tą deskę znowu zwaliły. One mają taką zajawkę, żeby tu siadać na tą deskę, a ta deska co chwilę spada. Dobra, to jest nieistotne. Wejdziemy jeszcze tutaj, moi drodzy, do tego gołębnika mojego rozpłodowego. Muszę tutaj się przyjrzeć, bo tutaj nawet nie wiem, czy tutaj się coś wykluło. Wiem, że tutaj też były jakieś jajka. O tak, tutaj jest wspaniały gołąbek. Siedzi mi na jajeczkach. Jest to gołąb z tej linii Arden raz Bert Morsnowski. Strasznie się kurzy, ja mam gdzieś maskę tam powieszoną, a nie mam tego. Tutaj też samiczka siedzi, coś mi tutaj z tym jajkiem nie za bardzo, coś mi tu wyrabia, że to jajko siedzi ładnie na tych jajuszkach. Musiałem je tam trochę poprawić, bo nie siedziała na tym jajku, ale to nic. Także tutaj mam trzy pary, które się zniosły. Tu jest samczyk Brakhuis, bardzo fajne gołębie. Są to gołębie, jak wcześniej mówiłem, od kolegi Zenona Szłaniaka. Ja nie mam tutaj przesuwnej tej, ale też ma dwa jajka, czyli tu będzie sześć gołąbków. Tam na dole moja kochana samiczka 2903 bodajże. Nie, to jest córka tej 2903. Ma tutaj też dwa jajeczka. Nie mam zielonego pojęcia, nie zaglądam tam, nie dotykam na razie, czy one są zalężone, czy niezalężone. Tu jest jedno jajko, ale jajko jest zaziębione. No nic, na razie zostawiam, bo może niedawno zostało po prostu zniesione. I tutaj jest Rumunka, która się tutaj mi zniosła. Tak, Rumunka to jest moja. Tak, Rumunka ma dwa jajeczka. Nawet nie wiem, z jakim gołębiem. Będę musiał to podpatrzeć, moi drodzy. Na razie, mimo tego, że siedzę tutaj bardzo często i dużo czasu mam tutaj wolnego, to powiem wam szczerze, że nie zaglądałem. No i tak to wygląda. Będzie tutaj kilkanaście młodych, które chętnie sprzedam. Odsprzedam komuś za jakąś niską cenę, powiedzmy 50 zł za sztukę. Myślę, że te gołębie są warte tej ceny. Mam 30 młodych, moi drodzy, więc taka ilość młodych mi tutaj wystarczy, żeby tutaj zasiedlić później na jesień ten gołębnik lotowy dla gołębi starych. Więc wszystkie te młode gołębie, które tutaj są, przejdą do tego gołębnika i w rozpłodzie zrobimy później jeszcze na koniec sezonu jakąś selekcję. Będę chciał zostawić tutaj tylko najlepsze pary, resztę gołębi będę chciał odsprzedać. Mam nadzieję, że może tutaj zaopiekuje się tymi gołębiami mój wspólnik Dominik Pudzianowski, który ze mną współpracuje w tej kwestii. Myślę, że tutaj może on będzie chciał się zaopiekować tymi gołębiami. My mamy taki układ wolny, gdzie nie opiera się on tylko i wyłącznie, moi drodzy, to jest taki układ, który nie opiera się tylko i wyłącznie o pieniądze. Wielu ludzi mogłoby powiedzieć, że ściemniam, ale ja naprawdę nie ściemniam. Jest to układ, który jest między nami i nie opiera się on tylko i wyłącznie o kasę. Tak to tu, moi drodzy, wygląda. Tutaj miałem jednego gołąbka, który został zaatakowany przez jastrzębia. Tu jest ten gołąbek, ma, ale dochodzi do siebie, kulał. Strasznie miał tam rozwalone na nodze. Nie wiem, czy to będzie widać. Tutaj może spróbuję to wyostrzyć. O, widzicie, tutaj ma takie wytargane. No nie będę go łapał. W każdym razie miał to spryskane oktaniseptem i to fajnie mu się tam goi.
Tak jak mówiłem, tutaj mamy 30 gołębi. Te gołębie oczywiście zostaną u mnie. Jest tutaj już dużo potomków tych gołębi Arden razy Bert Morsnowski. Jest tutaj kilka gołębi, dwa gołębie z tych rudych Jansenów. Te gołębie chcę utrzymać, te linie. Najbardziej dla mnie satysfakcjonujące i najlepsze będę chciał po prostu sobie zachować. Tutaj jest oczywiście Karolek. Karolek to jest gołąb, którego żeśmy wychowali z Eweliną, z moją już byłą, moi drodzy, partnerką. Wychowaliśmy go ręcznie, ponieważ no niestety matka jego padła w niezidentyfikowany sposób, nam po prostu zdechła. A samiec Słowak po prostu załamał się i też oczywiście zachorował. I nie wiemy, co było tego powodem. Ja nigdy nie robię badań, nie jeżdżę do weterynarzy, bo nie stać mnie na to, a poza tym też nie jest to jakiś tam po prostu bardzo ważny aspekt dla mnie, ponieważ ja stawiam na naturalną selekcję i te ptaki, które są chore, które są podchorowane, czy które są słabe, mają słabsze organizmy, te ptaki oczywiście muszą odpaść. A my zajrzymy do altanki, bo ja widzę, że chyba koty gdzieś się zmyły. Tu mają swoje miseczki, oczywiście wszystko przywiozła mi Ewelina, bardzo jej za to dziękuję, że zadbała. Nie ma ich tutaj, pewnie gdzieś polazły. Ale zadomowiły się, moi drodzy, tutaj kocięta bardzo fajnie i sobie tutaj ze mną śpią w altance. Także czuję się tutaj już jakbym był praktycznie u siebie w domu, no bo też póki co jest to mój, można powiedzieć, dom. Tutaj graciarnia, na to nie będziemy zwracać uwagi, bo trzeba to wszystko powysprzątowywać. Także tak to wygląda. No tu, tak jak mówię, jest trochę młodych. Trochę ubolewam, że stracił mi się ten samiec 34-45. Nie mam pojęcia, co się stało z tym gołębiem. Był to bardzo duży niebieski gołąb Van Loon. Z Van Loonu w zasadzie już nie mam takich rdzennych tych gołębi. Był to ostatni samiec z tych Van Loonów. Mam tam jeszcze młode po nim i to jest tylko ta dobra informacja. Natomiast ten gołąbek mi się stracił i nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, gdzie on jest. Zostały mi natomiast dwa rude, oczywiście pupila. I to są gołębie, na które stawiam z tych rudych gołębi, bo już nawet nie chodzi o to, czy one będą miały wyniki, czy nie będą miały wyników. Chociaż gołębie spisywały się bardzo dobrze na lotach w 2021 roku. Mianowicie taki gołąb 1924. On jest teraz tutaj, moi drodzy, w rozpłodzie. Ten samczyk. On tutaj sobie przebywa. No nie umiem go tu teraz wypatrzyć w tej wolierze. On tutaj na wolierze sobie siedzą gołębie, jak widzicie. No natomiast no ten samczyk wydał też potomstwo, które też tam u młodych jest. No i to tyle, moi drodzy, jeżeli chodzi o taką dzisiejszą krótką wzmiankę. Tak jak mówię, dom bez kota, moi drodzy, to głupota. Ja dzisiaj już mam swoje koty na działce i z tego jestem bardzo zadowolony i się cieszę. O, widzę, że tam Melka! Chodź, kć, chodź, Melusia, chodź! One tutaj mają frajdę, bo jak widzicie, zwiedzają okolice. Wszędzie, gdzie można zajrzeć, gdzie można tego, to o, widzicie, Mela tam się gdzieś zabunkrowała u sąsiada. Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś problem dla sąsiadów, ale myślę, że nie. Sąsiedzi są bardzo wyrozumiali tutaj na działkach. Lubią zwierzęta, nie mają nic przeciwko gołębiom od początku. Tutaj nie miałem problemu. Był tu jeden pan, który no niestety umarł, który był bardzo przeciwny. Natomiast po jakimś czasie oczywiście też go, można powiedzieć, udobruchałem. I tak jak mówię, no moi drodzy, gołębie młode tu się klują w tym gołębniku. Tu będzie 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 10 młodych. Tu będzie 10 młodych, tu będzie z 10 młodych. Będę miał jeszcze z 20 gołębi, a to jest dopiero mój drugi lęk w tym roku, więc jeszcze powolutku, powolutku, a będzie tych gołębi na pewno więcej. I tak jak mówię, jeżeli ktoś jest zainteresowany, oczywiście na mojej stronie internetowej gołębiezioła.pl możecie sprawdzić, z jakich linii rodowych, z jakich ras wywodzą się te ptaki, żeby potem nie było, że wciskam komuś jakąś ciemnotę i że komuś tam próbuję coś
coś po prostu wkręcać. Zresztą ci, którzy ode mnie już kupili gołębie, są bardzo zadowoleni. Ci ludzie nawet lotują i nawet lotują, muszę wam powiedzieć, na bardzo dobrym poziomie. Ja sobie pozwolę teraz jeszcze tutaj trochę usiąść i trochę wam tutaj poopowiadać kwestii zmian moich również takich życiowych. Nie wiem, czy mi będzie widać, muszę to jakoś ten telefon, on się może przewrócić, a ja spróbuję stanąć sobie troszkę dalej, siąść. Tak, moi drodzy, od pewnego czasu zmieniam swoje życie w taki sposób, że po prostu no, na razie nie chcę jak gdyby tutaj nikogo straszyć, bo wiem, jaka jest reakcja ludzi, natomiast przygotowuję się do tego, żeby powrócić do pewnej organizacji, z której kiedyś byłem bardzo, 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 z którą byłem kiedyś bardzo zżyty. I teraz po prostu na razie wam nic na ten temat nie powiem, ale muszę wam powiedzieć, że najbezpieczniej będę się czuł właśnie tutaj w tej organizacji. Więcej nie powiem, tak jak powiedziałem, natomiast będziecie się pewnie domyślać, o co chodzi. Ja w 2010 roku, nawet wcześniej, chyba to był 2009 rok, byłem na pierwszym zgromadzeniu tej organizacji. Nie chcę tutaj na razie mówić, o co tu chodzi, ale większość ludzi na pewno się domyśli. I nie chodzi tu o to, że ja się tego wstydzę czy coś takiego, tylko nie chcę wzbudzać jakichś niepotrzebnych kontrowersji. Na razie niech to będzie dla was niespodzianka, a już niedługo wkrótce dowiecie się, o jaką organizację chodzi. I tak jak wspomniałem, powrót do tej organizacji po prostu daje mi możliwość takiej ochrony, która pozwoli mi w miarę się ustatkować. I tutaj nie chodzi o to, że są tam ludzie, którzy będą pomagać, którzy pomagają, bo widzą teraz we mnie jakąś słabość. Ja widzę to całkiem z innej perspektywy, moi drodzy. Ja widzę to z perspektywy osoby, a raczej istoty, która bardzo, bardzo doskonale zna moje potrzeby, która doskonale też wie, czego mi w życiu potrzeba oczywiście. I po prostu ja też ufam tej osobie. Będzie to taki teraz kwestia bardzo tajemnicza dla niektórych ludzi. Muszę wam powiedzieć, że będziecie na pewno zaskoczeni. Staram się zmieniać teraz swoje życie, bo mam taki kontrast. Gdy przebywałem tam w tej organizacji kilka lat wstecz, no to już długo, bo to już chyba będzie kilkanaście lat, także kilkanaście lat wstecz przebywając w tej organizacji czułem się naprawdę dobrze, natomiast troszkę zaszwankowało mi zdrowie, troszkę podupadłem też psychicznie. Jak wiecie, jestem też osobą uzależnioną od alkoholu, 14 lat nie piję i jest to dla mnie jakiś duży, nie jakiś, ale jest to bardzo duży sukces dla mnie. Natomiast, tak jak wspomniałem wcześniej, ta organizacja, z którą wcześniej byłem po prostu bardzo zżyty, dawała mi taką ochronę w tych początkowych krokach i w tych początkowych latach trzeźwości, ale tutaj głównie chodzi o to, że organizacja kieruje się wznioślejszymi zasadami, również moralnymi, i nie chodzi tylko i wyłącznie o jakąś po prostu psychiczną ochronę, tylko bardziej tutaj chodzi o kwestie, moi drodzy, duchowe. I tutaj już większość z was powinna się domyślić, o czym ja mówię. Aruś, kć, 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 kć. No chodź do taty. O, lecą moje łobuzy. No i na początku powiedziałem, że dom bez kota to głupota. Tu jest Mela. Moja Melka, kochania, nią. Tata cię kocha mocno. Muszę wam powiedzieć, że w ogóle całkowicie nie przeszkadzają gołębiom te koty. Wczoraj oblatywałem gołąbki. Aruś, chodź do taty. Aruś, no chodź do mnie, chodź. Chodź do taty. Chodź, jeszcze wam pokażę Arka, bo Arek też jest fajny. Arek to jest kocurek, nie? Oczywiście koty są... Mela jest wysterylizowana, Arek jest wykastrowany, nie? Ale powiedziałem, jestem taki grzeczny kota. I tak cię tata kocha mocno, że naprawdę masiakra. Powiedz, teraz śpię z tatą, tak, cały czas, w środku, w altance, tak, jestem grzecznym kotkiem. No i tak to, moi drodzy, tutaj wygląda. Tak jak mówię,
kilkanaście lat wstecz organizacja ta, no Arek, bo mi zwalisz kamerę, organizacja ta wiele, wiele dobrego wniosła w moje życie i teraz po prostu próbuję, podjąłem próbę powrotu do tych ludzi, do tych wspaniałych ludzi, którzy pomagali mi wtedy. I to nie jest tak, bo teraz wielu ludzi może powiedzieć, no fus wylądował na działce, ma lipę, nie ma pieniędzy, nie ma co jeść i teraz po prostu przyczepił się jakiejś organizacji, żeby oni mogli go uratować od biedy. Naprawdę, moi drodzy, tak wcale nie jest. Ja mam pieniądze, zresztą dowodem na to jest to, że kupiłem samochód. Ja nie narzekam na jakieś braki materialne, natomiast bardzo, bardzo ubolewam nad tym, że nie pielęgnowałem po prostu więzi z tą organizacją i z tymi ludźmi, dlatego że po prostu no, podupadłem strasznie, też bardzo strasznie duchowo. Tułałem się po różnych organizacjach, które po prostu szerzyły jakąś inną religię. Natomiast tutaj w tej kwestii jestem głęboko przekonany i wierzę w to, że ta organizacja, o której ja teraz wspominam, a którą jeszcze nie wymieniłem z nazwy, jest organizacja, która na pewno jest organizacją, która na pewno zapewnia ludziom bardzo, bardzo dobrą ochronę przed światem, moi drodzy, przed światem, który, jak widzicie, jest typowo teraz takim światem materialnym i bardzo niebezpiecznym ogólnie dla każdego człowieka. Ludzie bardzo gnają za pieniędzmi, ludzie są bardzo, bardzo zatracili swoje takie pierwotne potrzeby duchowe, więc z tym związane jest to też, że niezbyt przyjemnie do ciebie się odnoszą, nie szanują się w stosunku do siebie. I jest wiele, wiele, naprawdę wiele aspektów, które chciałbym teraz omówić, negatywnych tutaj po prostu w tym świecie materialnym, w którym większość ludzi żyje, które naprawdę nie są zbyt korzystne, jeżeli chodzi o na przykład i tylko i wyłącznie o rozwój duchowy. Ale nie tylko o rozwój duchowy tutaj chodzi, bo trzymając się tych pewnych zasad, które organizacja nakłada, trzymając się tych wszystkich wytycznych, mamy ochronę w tym, że możemy w tym świecie przebywać, możemy w tym świecie żyć, a mamy pewność, że Bóg nam to wynagrodzi, nam pobłogosławi. Ja na razie, tak jak powiedziałem, nie będę wymieniał tutaj nic z nazwy, nic z imienia i tak dalej. Nie chcę tutaj siać jakichś kontrowersyjnych treści. Nie wiem też, jak zareaguje YouTube na te treści. Nie wiem, czy nie zblokują mi kanału, bo też takie sytuacje się zdarzały. Muszę wam powiedzieć, że jestem przeszczęśliwy, że mogłem wrócić do tych ludzi, do tych przyjaciół, z którymi miałem bardzo dobry kontakt. Ja się nawet rozczulam, powoli mi się chce płakać, bo mam bardzo miłe i bardzo przyjemne wspomnienia związane z tymi ludźmi, z tą organizacją. A wracając do gołębi, bo już troszkę coś nie tak napomknąłem, więc wracając do gołębi, pamiętajcie, moi drodzy, że tak jak powiedziałem, z dowozem do klienta jestem w stanie, do hodowcy, bo nie do klienta, nie chciałbym tego tak nazywać, z dowozem do hodowcy jestem w stanie gołębie dostarczyć i po prostu sobie, jeżeli ktoś kupi, to za 20 symboliczne złote jestem w stanie dowieźć te gołębie komuś na miejsce. Melka, Melusinka, co tam masz? Masz kleszczyka? Będzie gdzieś? No i tak to jest z tymi kotami. Teraz, tak jak powiedziałem, jestem naprawdę przeszczęśliwy, bo mam tutaj swoich przyjaciół i skrzydlatych, i czworonożnych. No i też odnowiłem kontakty, tak jak wspomniałem, z ludźmi, którzy wielbią prawdziwego Boga. Boga, którego tutaj imienia nie wymienię na razie, żeby nie siać kontrowersyjnych treści. A już niebawem na pewno też będzie taka sytuacja, że wymienię z imienia prawdziwego Boga, o którym będę na pewno też nieraz wspominał. I tutaj już też nie chodzi o to, że zwariowałem czy sfiksowałem, tylko tak jak wspomniałem wcześniej, ja studiowałem z tą organizacją
Biblię i jestem przekonany, że to była najlepsza, moi drodzy, droga, ponieważ przez 4 lata utrzymywałem się stabilnie pod względem również finansowym, jak również też emocjonalnym i duchowym. Także to tyle dzisiaj, moi drodzy, w tym odcinku. Ja bardzo Was serdecznie zapraszam do wglądu na moją stronę, żebyście mogli zobaczyć, jak kwestia gołębi. Ja pod filmem wrzucę link do strony, gdzie możecie o tych gołębiach poczytać. I tak jak powiedziałem, zapraszam do zakupu. Będę co tydzień w czwartek wrzucał kolejne filmy, w których to będę publikował Wam. Będę Wam po prostu pokazywał, jak już rosną młode, jak to wygląda, czy są zdrowe i tak dalej, i tak dalej. Na razie mam tutaj troszkę taki mały kłopot z dostarczeniem karmy. Nie to w sensie, że nie mam transportu czy coś, ale muszę czekać po prostu na mały zastrzyk gotówki, który pozwoli mi tą karmę zakupić. Myślę, że to się niebawem rozstrzygnie. A póki co gołębie są karmione trzyskładnikową karmą. Jest to pszenica, groch i kukurydza. I na razie nie widzę problemu, żeby coś się działo. Młode są fantastycznie odchowane, dorodne, latają już w stadzie, bardzo ładnie się zachowują. Nie stracił mi się jeszcze żaden gołąb, przepraszam, jeden gołąb się stracił na początku, kiedy to uderzył jastrząb i gdzieś odleciał, i tego gołębia nie mam. Natomiast 30 gołębi utrzymuje się już od co najmniej miesiąca i te gołąbki tutaj są i nie widzę problemu, żeby coś tutaj się zmieniło. A i tutaj jest niespodzianka, moi drodzy. Bo gołąbek, którego skazałem na straty, mój samczyk 34-45, jest u młodych. On tutaj sobie, widzę, wleciał do młodych. A tu jesteś, łobuzie, chodź do taty, chodź. Chodź, ja go muszę wyłapać. Ja Was przeproszę na chwileczkę. A to gagatek, a to niespodzianka, moi drodzy. Jak widzicie, ten samczyk, o którym wspomniałem na początku, że mi się stracił, wszedł mi do młodych gołębi i on tutaj jest. I to jest fajne, moi drodzy, bo tak jak mówiłem, pupila nie ma pary, ale ja zauważyłem, że on jest blisko z tą samiczką, więc może coś się tutaj, moi drodzy, wykluje. I jest to najstarszy protoplasta tych gołębi z Van Loon. Tak jak widzicie, to jest on tutaj teraz na tym pierwszym planie, którego tu prezentuję. Ale się cieszę, to jest dzisiaj naprawdę bardzo fajna, pozytywna informacja, bardzo pozytywna sytuacja. Także bardzo się cieszę, po prostu go tam nie przyuważyłem. Jeszcze tam wrócę, bo jeszcze nie wiem, czy tam nie wlazły jakieś inne gołębie. Chodzi o to, że po prostu wczoraj byłem u przyjaciół i byłem też również oczywiście na tym zebraniu, o którym tutaj dzisiaj też wspominałem. I po prostu na razie po prostu i tak była sytuacja taka, bo miałem o tym powiedzieć, nie chodź tam, Arek, bo tam gołąbki będą się bały, że po prostu często zdarza się tak, że wchodzą mi tutaj jakieś obce gołębie, a ja tego nie umiem przyuważyć i po prostu tak się stało w tym przypadku, że wlazł mi tam też ten samczyk. Także dobra, moi drodzy, już dzisiaj na tyle, kończę. Natomiast, tak jak powiedziałem, zapraszam Was bardzo serdecznie do kolejnych odcinków. W przyszłym tygodniu będziemy już obserwować, jak rosną młode, jak to się tam klaruje, czy już wszystkie się powykluwały, i będziemy mieli tutaj wgląd oczywiście do tego, jak to wszystko wygląda. Szczerze powiem Wam, że jestem bardzo szczęśliwy, że wczoraj mogłem uczestniczyć w zebraniu i bardzo, bardzo jestem z tego tytułu szczęśliwy i wzruszony. Jest też jedna osoba, która bardzo interesuje się prawdą, tak to muszę nazwać, i mam nadzieję, że razem wspólnie już niedługo rozpoczniemy studium Biblii. A może na koniec faktycznie powiem Wam, chodzi tu o organizację, moi drodzy, Świadków Jehowy. Ja 14 lat wstecz studiowałem Biblię ze Świadkami Jehowy i był to mój najlepszy okres w życiu, najszczęśliwszy, moi drodzy. Chce mi się płakać, bo jak ktoś po prostu
No nie umiem tego teraz po prostu powiedzieć. Jestem taki szczęśliwy, że nie umiem tego teraz po prostu powiedzieć. Jeżeli ktoś zasmakuje biblijnej prawdy, to będzie miał ją tak głęboko w sercu i tak długo do końca życia, że po prostu jak ona potem się, że tak powiem, odezwie w sercu, to człowiek nie umie opanować emocji i musi po prostu powrócić. Płaczę teraz, nie pokażę wam, jak to wygląda, bo jest mi trochę wstyd, a może nie wstyd, tylko po prostu jestem przeszczęśliwy, że tak się stało. Ja was dzisiaj serdecznie pozdrawiam z mojej hodowli. Życzę wam udanego dnia i wszystkiego dobrego. I zapraszam na kolejny odcinek za tydzień. I będziemy omawiać oczywiście już to, jak wyglądają młode, jak są odchowane. I będziemy starali się wtedy dogadywać co do ceny, ewentualnie jeżeli ktoś by był zainteresowany. A ja was serdecznie już pozdrawiam i życzę miłego dnia.